Pewien urzędnik państwowy, powołany do opieki nad dziećmi, które przecież wszystkie są nasze, prowadził swą owocną działalność terapeutyczną od roku 1982, czyli prawie 30 lat. Swoje dzieło prowadził w 9 różnych placówkach opieki nad dziećmi. W szczególny sposób zajął się 114 z nich. Akurat pracował z dziećmi upośledzonymi umysłowo, a był zwykłym zboczeńcem. Stąd zapewne tak długi czas jego zbrodniczego procederu pozostawał niezauważony. Co ciekawe, już w roku 2003, czyli prawie 10 lat temu, było prowadzone przeciwko niemu śledztwo. I tak dziwne, że to dopiero po 20 latach tego zboczonego procederu, ale i tak jeszcze bardziej zadziwiające jest, że pomimo prowadzonego dochodzenia, władza pozwoliła mu dalej pracować z dziećmi i w cudzysłowie opiekować się nimi. Dlaczego mówię o tym drastycznym przykładzie działania urzędnika państwowego? Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że narasta tendencja, by kontrolować rodziców, by wchodzić w relacje pomiędzy dzieci a rodziców. Państwo od kilkudziesięciu, może nawet trochę więcej lat wypowiedziało zasadę autonomii, jaką miała dotychczas powszechnie rodzina względem władzy państwowej i państwo zaczęło coraz bardziej przyjmować na siebie obowiązki rodzicielskie, czyli odpowiedzialność za dobre wychowanie i rozwój dzieci. Jak wiemy, w czasach starożytnych władza państwowa również ingerowała często w życie rodzinne, pozbawiając nawet dzieci życia, ale było to głównie z obawy o pretensje do tronu. Można się w tym dopatrzyć pewnej analogii. Wcześniej przy monarchii zagrożeniem dla władcy byli tylko jego młodsi krewni i dlatego chcąc się upewnić, że nikt nie zajmie jego miejsca, no fizycznie eliminował wszystkich pretendentów do tronu. Dzisiaj w dobie demokracji władza już nie może ograniczyć się tylko do kilkunastu czy kilkudziesięciu tych osób, które jej potencjalnie zagrażają, ale musi wychować sobie całe społeczeństwo, by móc utrzymać się u władzy. I stąd może właśnie ta szczególna troska albo zainteresowanie władzy państwowej naszymi dziećmi. Już my nie możemy ich wychowywać wedle naszego uznania, co zresztą jest zapisane w Konstytucji, ale kto by się takimi rzeczami przejmował? A już państwo przez najpierw szkołę, a tak jak widzimy teraz przez różne zastępy urzędników, terapeutów, doradców rodzinnych, poradnie, psychologów, pedagogów i tak dalej, próbuje, że tak powiem, plastycznie formować umysły naszych dzieci, by nie zagrażały w przyszłości władzy państwowej, by były jej uległe, by głosowały na właściwe partie, by miały umysł wyprany ze wszelkich jakichś takich tradycyjnych, konserwatywnych czy prawych myśli, a płynęły wartko z nurtem postępu. Wykorzystałem na początku taki drastyczny przykład, żeby przynajmniej tych z Państwa, którzy nie są świadomi tego postępującego powoli procesu, otrzeźwić, że mamy przypadek, i to w kraju o najwyżej rozwiniętej demokracji praktycznie, w Szwajcarii, gdzie człowiek przez 30 lat zniszczył życie przynajmniej setce dzieci. A co się dzieje w krajach, gdzie ta kontrola instytucji do tego uprawnionych jest dużo gorsza, jak na przykład w Polsce? Tu na pewno nadużycia są o wiele bardziej powszechne, a jednak nikt nie protestuje, by państwu odebrać prawo dotykania się do naszych dzieci. A kiedy kilkoro rodziców zrobi jakieś drastyczne rzeczy w stosunku do swoich dzieci, pobije je na śmierć lub coś w tym rodzaju, zaraz władza państwowa uchwala jakąś ustawę, która ma teraz wszystkich rodziców w jakiś sposób ukarać, kontrolować, zabrać im pewne
uprawnienia. Gdyby stosować analogię, no to po wykryciu jakichś kilkunastu przypadków nadużyć w systemie opieki państwowej nad dziećmi, powinno się wprowadzić ustawę zakazującą urzędnikom państwowym ingerowania w życie naszych rodzin. Tak jednak się nie dzieje. Dlatego musimy w tej dziedzinie przeciwstawiać się władzy. Posłuszeństwo jej będzie w tym zakresie grzechem wobec Boga. To nam, a nie władzy państwowej, Bóg powierzył dzieci do wychowania i do ukształtowania je tak, jak uważamy za stosowne. Nie wolno nam zrezygnować z tego prawa. Nie wolno nam oddać przyszłości naszych dzieci, ich wychowania, ich umysłów w ręce innych ludzi, ponieważ jest to grzech zaniedbania. Jeśli by ktoś miał wątpliwości, czy taka postawa jest biblijna, czy w sytuacji, kiedy władza zagraża życiu czy dobru naszych dzieci, można się przeciwko niej zbuntować, zachęcam do lektury 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie mamy kilkadziesiąt przykładów wiary okazanej przez mężów bożych i kobiety boże, przykładów do naśladowania. I w wersecie 23 mamy przykład właśnie jednego mężczyzny i jednej kobiety. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy. Ponieważ wiedzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Jeśli my jesteśmy ludźmi wiary, jeśli też jesteśmy rodzicami, powinniśmy robić wszystko, by uchronić, by ukryć nasze dziecko przed złym wpływem władzy państwowej, przed złym wpływem tych, którzy chcą zabrać dusze i umysły naszych dzieci. Nie możemy się ulęknąć rozkazów królewskich czy ustaw naszego państwa. Ci z nas, którzy nie mają dzieci, powinni wspierać tych, którzy je mają w tej walce. Niestety, władza państwowa będzie chciała uczynić z nas społeczeństwo szpiclów i donosicieli. Już dzisiaj sądy rodzinne masowo korzystają z donosów sąsiadów, znajomych itd. Warto, byśmy otrzeźwieli, byśmy jako naród postawili tamę tej niszczącej pladze. Dzieci nie są państwowe. Dzieci są dane rodzicom na wychowanie. To oni przed Bogiem mają z tego zdać sprawę. I wara od tego władzy państwowej. To nie jej rewir. Bóg w swoim słowie daje nam do tego zachętę. Nie bójmy się więc, gdy będziemy podążali tą drogą. On się nami szczególnie na niej opiekuje.